szósty festiwal, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, tak zwane Dni Muzyczne Powiatu Wołoszyńskiego. Od samego początku ten festiwal zawsze był festiwalem międzynarodowym. Mieliśmy orkiestry z Węgier, z Niemiec, z Litwy. Także każdego roku z innego kraju. Jest to w ramach takiej współpracy naszej Powiatowej Wołoszyńskiej Orkiestry Dętych, która jednego roku wyjeżdża do, na przykład na Węgry, a następnego roku Węgrzy. Było to tak w zeszłym roku, a w tym roku mamy orkiestrę ze Żnina w Czechach. Jak zwykle mieliśmy dzisiaj, gościliśmy w zasadzie cztery orkiestry plus my, czyli było pięć orkiestr. Mieliśmy orkiestrę ze Śremu, mieliśmy orkiestrę z Rostarzewa, z Tarnowa Podgórnego, no i oczywiście naszych gości z Czech, z miejscowości Zlin. Ja chciałem od dłuższego czasu zaprosić orkiestrę czeską. Nie udawało się nam to, ale to nie udawało się, że nie chcieliśmy, tylko po prostu mieliśmy zobowiązania wobec tych orkiestr, u których gościliśmy. I tak to miało było w przypadku węgierskiej orkiestry, słoweńskiej czy chorwackiej. No ale dwa lata temu byliśmy właśnie w miejscowości Zlin na takim festiwalu, dużo większym, naprawdę dużo większym. Były tam jeszcze no, więcej orkiestr i zespoły folklorystyczne. No i tam na jednym spotkaniu właśnie nawiązaliśmy współpracę z tą orkiestrą i tak wstępnie ich wtedy już zapraszaliśmy. No ale z chwilą, gdy wiedzieliśmy, że w tym roku nie mamy żadnego takiego orkiestry, którą musimy zaprosić, no więc zwróciliśmy się do nich i udało nam się ich ściągnąć. No oczywiście impreza jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że pogoda nie popsuje nam szyków i że ludzie będą mogli posłuchać naprawdę dobrej muzyki orkiestr Dętych. 6 lat temu zaczęliśmy się zastanawiać nad imprezą taką, która by wyróżniała czymś. Byłaby to impreza typowo powiatowa, ponieważ no, z gminami to różnie było, to gmina była organizatorem, myśmy też chcieli mieć taką swoją imprezę. No i wtedy pojawił się pomysł wykorzystania naszej powiatowej bursztyńskiej orkiestry Dętej. Pojawił się pan Waldek Ligma, który podłapał temat, no i tak się to zaczęło i już dzisiaj 6 raz się spotykamy. Zaczynając swoją pracę w Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie początkiem lat 70. tam również rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca wtedy przy tejże szkole. Później historia tej orkiestry zataczała różne kręgi, był nawet czas, że ona nie funkcjonowała, ale jej reaktywowanie spowodowało to, że dwa samorządy, powiatowy i miejski, finansują tą orkiestrę od wielu lat i myślę, że to jest jeden z elementów tworzenia naszej miejscowej kultury muzycznej, gdyż ta orkiestra naprawdę reprezentuje nas na wielu festiwalach w kraju, za granicą i myślę, że jest dobrym przykładem krzewienia kultury muzycznej wśród najmłodszych, bo działa tam również szkółka, do której mogą się zapisywać wszyscy ci, którzy są chętni.
ten festiwal wypełnia lukę od strony oczywiście rodzaju muzyki, rodzaju tak powiedzmy muzykowania i w ogóle takiego obcowania z kulturą, bo w okresie Dni Wolszczyna mamy do czynienia z zespołami takimi troszeczkę mocniejszego uderzenia, gdzie młodzież może się tutaj realizować. Mamy też później w sierpniu piknik country, mamy jeszcze wiele innych imprez, które tutaj towarzyszą, a właśnie tego rodzaju muzyki nie mieliśmy do tej pory, a myślę, że jest duże grono miłośników tego rodzaju muzyki. No szczególnie są to ludzie starsi, nie ukrywam, aczkolwiek no młodzież też. Dzięki temu, że w orkiestrach muzykują dzieci i młodzież, no to automatycznie przybywa tego rodzaju odbiorców.